podjęliśmy takie cywilizacyjno-cybernetyczne nakreślenie tego, co się dzieje. Mieliśmy wreszcie konkretne przykłady programów, a także strategicznych działań wsparcia zarówno ze strony rządów, jak i różnego rodzaju organizacji. Mówimy o tym, że wiedza powinna być ogólnodostępna, że uczelnie powinny otwierać się i również zapraszać nie tylko studentów, ale ludzi, którzy są w różnych wiekach, po różnych przejściach. A zatem, czy jest to taki otwarty rynek, czy to jest edukacyjna agora, jak to naprawdę wygląda? Zapraszam serdecznie Jego Magnificencję Rektora, pana profesora doktora habilitowanego Tomasza Szapiro ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Panie Rektorze, oddaję mikrofon. Dziękuję bardzo. Ja mam taką przewagę nad Państwem, że ja wiem, jak to się skończy, bo ja znam swój referat. To mi przypomniało dowcip, sobie pomyślałem, że będzie unikalna sytuacja, powiem dowcip jak w amerykańskim referacie, a będzie o rosyjskim rzeczywistości. Mianowicie przychodzi facet do hotelu, czeka 40 minut, pojawia się kelner, oczywiście się dziwię, tam gdzie mostem. Pyta, czego Pan sobie życzy. Na to słyszy długą wypowiedź, która się sprowadza do tego, że to ma być homar i szampan. Na co kelner patrzy, no słucha tego, patrzy, jeszcze mówi, a imię jest konkretne, wodku i agurca. Więc ja Państwu zaproponuję, zdaje się, wodku i agurca. Bo ja chciałbym powiedzieć, jak to wygląda i gdzie ja widzę problemy, jako ten człowiek, co robi te niepotrzebne rzeczy dla learningu, czyli Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytet Trzeciego Wieku i tak dalej. No, w moim odczuciu trzeba szukać sensu. Doświadczamy bardzo poważnych przemian, one nas dotykają, rzucają nas bardzo trudne nauczenia w sytuacje. No i ten sens wydaje się prosty. Uczymy młodych ludzi po to, żeby mogli sobie dzięki na tym fundamencie edukacji postawić jakieś normalne, zdrowe życie, mieć pieniądze z pracy, budować dom, rodzinę i tak. No i doświadczamy, że tak troszeczkę ten dom nie do końca wiadomo, na czym on stoi. Ta nasza edukacja budzi ogromne problemy i pojawiają się zupełnie alternatywne formy. Mianowicie ludzie, którzy nie do końca idą za tymi takimi jasnymi przepisami. Wobec tego ja zwykle zaczynam od innych folii. Ten referat pokazuje tę agorę edukacyjną, to jest obraz, na którym widać Platona i Sokratesa, którzy właśnie na takim rynku przechadzają się, to są na pewno bardzo głębokie filozoficzne rozmowy, ale opodal są dzieci, są młodzi ludzie, starsi ludzie, dzieci słuchają jakichś bujów, ze sobą grają. Funkcjonuje jakaś przestrzeń, którą charakteryzuje niewątpliwy proces kształtowania osobowości, umiejętności ludzi, a nie ma to nic wspólnego ani z pracą, ani z instytucjonalną edukacją. Wobec tego pytanie, wokół którego chciałem swoją wypowiedź zdążyć opowiedzieć, jest pytaniem o kongres rozwoju edukacji, o tym, jak ten rozwój edukacji dzisiaj możemy prowadzić i jak ów sens możemy odnaleźć. Chciałbym jako studium przypomnieć jakoś skalę, zakres tej agory, tego wyjścia od zadań do kontaktów z całą społecznością, w której funkcjonujemy, poprzez to, co udaje nam się robić i zadać troszkę pytań związanych z tym, jak to się ukształtowało po paru latach i ku naszemu zaskoczeniu szkoły handlowej dość stabilnie funkcjonuje. No ale powstają bardzo poważne pytania, wobec tego odniosę się do nich na gruncie teorii, podpowiem trochę wniosków, a zakończę pytaniami znowu. Początek to jest grubsza sytuacja, to mało kto widział, sytuacja realna mojej uczelni. My mamy 180 milionów budżetu, 134 idzie na wynagrodzenia. Dotacja publiczna to 84 miliony, ja się tu pomyliłem, a właściwie 4 miliony, trochę inaczej widzę. 54 to jest własny przychód. Czyli my musimy ściągnąć do naszych płac, które bynajmniej nie są najwyższe w Polsce, ani między uczelniami, ani w stosunku do innych ludzi, około 50 milionów złotych na załóg na tak zwaną edukację komercyjną i jednocześnie funkcjonujemy w sytuacji, w której ten przychód musi spadać, ponieważ dotacja publiczna będzie coraz niższa, co jest dość ewidentne, mimo że są obiecywane podwyżki, ale one nie są przewidywane na płace, a tutaj inaczej mają być rozdysponowane. No i poza tym żyjemy w takiej rzeczywistości,
że z każdych 100 groszy, które zdobędzie pracownik uczelni, 55 to jest pokrycie kosztów pośrednich związanych z funkcjonowaniem uczelni, bo przecież to funkcjonowanie powoduje, że jesteśmy atrakcyjni. Wobec tego jedyną formułą, jaką jest dla uczelni jakaś próba przeżycia, to jest powiększenie tortu. To jest nasz tort i jeżeli czyli uczymy za dotacje i za to, co uczymy, jeżeli chcemy mieć więcej pieniędzy, musimy ten tort powiększyć. To znaczy przejść do obrazka, gdzie tego jest więcej. Co to znaczy więcej? Więcej środków z badań, inne grupy edukacyjne, które moglibyśmy kształcić. I tu się pojawia taka oczywista oczywistość, że dzieci nie zarabiają, nie będą za siebie płacić, ktoś za nich będzie płacić. Ale powód, dla którego funkcjonuje jakaś filozofia racji takiego podmiotu, jakim jest uczelnia, to nie jest taki, że my jesteśmy po to, żeby realizować polityczne konstrukty różnych organizacji szczebla regionalnego czy ponadregionalnego. To jest sprawa przeżycia i wykonywania swoich pasji zawodowych. No, zaczątki edukacyjne agory, czyli to, jak my uczymy, proszę Państwa, to robią inne uczelnie również. Ja po prostu podaję przykład swojej uczelni. Mam wspaniałych kolegów, którzy mi pomogli te zdjęcia zdobyć i te informacje skolekcjonowały. To jest proces bardzo spontaniczny i on obejmuje bardzo wiele różnego typu podmiotów. Proszę zwrócić uwagę, bo nie ma czasu na czytanie tego, to można przeczytać na naszych stronach. Jest wspaniały przykład otwartego Uniwersytetu Warszawskiego i na pewno u Państwa również, ale kilka rzeczy się będzie powtarzać. No, kształcimy w obszarze ekonomii i zarządzania, kształcimy w tym przypadku, jest mowa o dzieciach, pomaga nam w tym bardzo często Narodowy Bank Polski. Mówimy o setkach w semestrze, paru tysiącach w horyzoncie ostatnich kilku lat. Przechodzimy do Akademii Młodych Ekonomistów, to jest już grupa o parę lat starsza, ale powtarza się mniej więcej ten schemat, obszar, finansowanie i znowu setki ludzi, niekiedy tysiące, jeżeli popatrzymy się na to z punktu widzenia kraju, ponieważ pojawiają się synergie i oddziaływania pomiędzy uczelniami. Uczymy nie tylko w czasie roku, w takich weekendowych czy raz na tydzień organizowanych zajęciach dla rodziców, dla dzieci oddzielnie. Uczymy także w okresie wakacji, uczymy licealistów, uczymy również studentów zagranicznych. To wszystko w porównaniu do tych ponad 2 miliony studentów parę lat temu, półtora roku, 12 lat, to są być może kieszonkowe, a być może imponujące liczby, jeżeli się weźmie pod uwagę, że bierzemy pod uwagę tylko współpracę na obszarze Szkoły Głównej Handlowej i jej partnerów. Niekiedy zresztą te programy są robione w bardzo dużej skali i wówczas mówimy o stabilnie 20-tysięcznych grupach funkcjonujących w olimpiadach, w schemacie olimpiad przedmiotowych. A zatem mam oczywiście taką zwykłą ofertę, bym powiedział, może niezwykłą, studia licencjackie, magisterskie, doktorskie. One się również rozwijają, również sięgają tysięcy osób. Są studia podyplomowe, jest wreszcie Uniwersytet Trzeciego Wieku, który ja szczególnie cenię, bo to jest grupa osób, która się zajęła 5 milionami konsumentów na rynku, ale również 5 milionami ludzi pokrzywdzonych i funkcjonujących bez obrony przed różnego typu oszustami ekonomicznymi i o tym można długo mówić, o kryminalnych relacjach między oferentami różnych usług finansowych, szczególnie dla tych osób w wieku starszym. Czyli są zaczątki edukacyjnej agory i jednocześnie mamy sytuację, ja tu w tej sali mówiłem o tym jakieś pół roku temu, pewnego kryzysu edukacji. Przywoływałem przykład 700 tysięcznej grupy ludzi w Japonii, których się nazywa hakikomori, którzy nie wychodzą z domu. Proszę sobie wyobrazić tę sytuację, że macie Państwo w domu może już magistra, może licencjata, może tylko maturzystę, który nie chce wyjść na ulicę. No lecicie do pracy, bo przeżyciowy z domu, na drugi, na piąty dzień z domu. 700 tysięcy takich ludzi. Jest w Stanach, mówiłem wtedy, serial Underemployed, to ludzie, którzy pokazują się w rytmie sobotnym, codziennie ze swoimi przygodami. Jeden jest doktorat z filozofii, drugi jest magistrem. Jeden zamiata ulicę, drugi jest komisarzem na zasadach wolontariatu, trzeci się
jakichś tam organizacjach non-profit próbuje przechować. Nie ma wątpliwości, że istnieje McKinsey licza 75 milionów bezrobotnych 2 lata temu. Jakiś problem z tym domkiem, który na początku pokazywałem. No więc teraz bym chciał zacząć. To było wprowadzenie, a tam im dalej ten kruzer. Czy tak wygląda mniej więcej ta agora? To znaczy jest szkoła główna handlowa, te wszystkie skróty to są różnego typu instytucje, które się urodziły i które funkcjonują. Teraz jest pytanie, jak one funkcjonują. To już upłynęło, najstarsza ma chyba około 8 lat, niektóre mają 6 lat. To są dość stabilne sytuacje i jednocześnie one nie są objęte normalnym rozumieniem wyższym uczelni. Nawet wśród pracowników. To nie jest typowa aktywność. Stąd powstaje pytanie o mechanizm. Jak to się dzieje, że pokrywamy kształceniem od kilkunastu tysięcy studentów i słuchaczy do kilkuset czy kilkudziesięciu zagranicznych na jakichś kursach, bo tych zagranicznych, którzy na studiach liczam jako te kilkanaście tysięcy, jak to się dzieje, że to funkcjonuje? Jak to w ogóle funkcjonuje? I pozwoliłem sobie to spróbować zrozumieć. To znaczy wybrałem, to nie wiem, czy będzie udana próba, myślę, że daleko jeszcze do pełnego efektu, ale wybrałem sobie grupę dzieci, młodzież, studenci, słuchacze, kadra, to znaczy zwykli pracownicy, kierownicy, czyli tam wysoki szczebel, no i dojrzali, czyli 60+. I spróbowałem przyjrzeć się temu, jak to się dzieje, jak oni trafiają do mnie na uczelnię, jak oni będąc na tej uczelni są uczeni, kto im buduje programy, kto im buduje proces, to znaczy także kto dobiera kadry, no i jak to jest finansowane. Także wyjście jest interesujące, to znaczy jak oni dostają świadectwa i jak to wygląda z punktu widzenia jakości. Na jakość patrzeć jak w zarządzaniu typowo, to znaczy w jakiej mierze spełnia się oczekiwania wszystkich aktorów, to znaczy i tych, którzy są uczeni, i tych, którzy uczą, i tych, którzy finansują i tak dalej. No i to będzie dość smutna mapa. Ona tak wygląda, ja do niej wrócę na końcu, dobrze? Bo dlatego, że żeby ją ocenić, trzeba przejść troszkę do zastanowienia się, po co jest to kształcenie i o co tam chodzi. I to jest podręcznikowa definicja z jakiejś encyklopedii małej. Ona mówi, ale to warto poświęcić tu 2-3 minuty. Ona mówi, że edukacja to są działania nakierowane na wszechstronny rozwój ludzi. Harmonijne formowanie ich osobowości i wspieranie twórczej zdolności. Polega na uczeniu przystosowania do życia w społeczeństwie i kształtowania sądów osobistych. Osoba, persona, to jest rozumiane bardzo głęboko w sensie filozoficznym. No i taki dodatek od czasu Bolonii, bardzo już popularny u nas dzięki KRK. Edukacja polega na kształtowaniu wzorców grupowych pozytywnych zachowań poprzez nabywanie wiedzy, umiejętności oraz kształtowanie postaw pożądanych społecznych. Ja się kiedyś zetknąłem z takim określeniem edukacja negatywna, która mnie skaziła na całe życie. Bo wydaje mi się, że to jest taka totalna katastrofa zawodowa, w sensie sensu życia nauczyciela każdego, ale także akademickiego, jeżeli efekt jego ciężkiej pracy jest w ten sposób marnotrawiony, że ta edukacja staje się przeciwskuteczna. Więc pokusiłem się o zdefiniowanie edukacji negatywnej. To jest edukacja, która prowadzi do wspólnoty jednookich, partykularnie solidarystycznie, nie solidarnie, solidarystycznie myślących wspólnot, które mają zdeformowane osobowości i marnotrawią twórczy potencjał. Bardzo często mówi się o tym, jak w bardzo zdolnych młodych ludziach zabito zdolność do matematyki dzięki frustracyjnym postawom ich nauczycieli, którzy zostali nauczycielami, a marzyli o zupełnie innych karierach i przelali tę frustrację na swoich uczniów. Więc to chodzi o to marnotrawstwo, że ci ludzie, którzy byliby być może korzystali w sposób normalny z matematyki, stają się wrogami tego i prowadzą do tak dramatycznych rzeczy, wycofania matematyki z matury, przywracania tego i tego. Dalej jest nieprzystosowanie do życia w społeczeństwie i kształtowanie narzuconych sądów grupowych, nieumiejętność wręcz wypowiadania swoich, jeśli się je posiada, ale często się ich nie posiada, lecz się zapożycza. No i wreszcie zachowania negatywne, najprostszym przypadkiem jest absencja wyborów.
to jest taka bardzo wyraźna postawa niechodzenia i uciekania od przyjmowania odpowiedzialności za decyzje społeczne. I edukacja jest, proszę Państwa, o tym. Komercjalizacja edukacji nie jest ani dobra, ani zła, dopóki nie jest odniesiona do tego, czy realizuje ten cel. Jeśli to jest negatywna edukacja, to tak jak ten chomik, kręcimy się w kółko, ale nie przemieszczamy się. To jest troszkę inne opowiedzenie o tym, czym jest edukacja, ale myślę, że ja pozwolę to Państwu przeczytać, a skontroluję czas i polecę dalej, bo miałbym jeszcze parę rzeczy do powiedzenia. Doświadczamy zmiany. Nie ma wątpliwości, że od uczelni, w której wielu z nas wyrastało, lub o której czyta się w książkach, gdzie wartością było myślenie, swoboda dyskusji, autonomia, wartość dyplomu, jakość nauczania, usługi edukacyjne, komercjalny charakter, wysokość dotacji, to się stały przedmioty debaty publicznej. Dzisiaj się nie mówi o swobodzie dyskusji. Z rzadka pada taki studium przypadku, jak to, że komuś, kto pracował nad Prozakiem na Uniwersytecie Toronto, odmówiono ze względu na komercjalny charakter tej relacji pracy i czy to jest dostępne. Ta debata była wyciszona. Dalej jest podatne na manipulacje rządzących. Jeżeli Państwo nam płaci za to, żebyśmy robili pewne rzeczy, no to bierzemy te granty, inkubatory wyrastają, a potem kasą, bo się kończą granty. Prawda? Mimo, że idea jest wielka, więc jest tutaj taki problem, że ta uczelnia patrząca na siebie z punktu widzenia przychodu, likwidująca katedry filozofii, zaczyna być podmiotem, który zaczyna gubić swoją lokalizację w przestrzeni, bym powiedział, zdrowego rozsądku, ale tak naprawdę misji społecznej. Wreszcie jest zdanie Związku Nauczania i Badań. Wystarczy się w niektórych dziedzinach nauczyć amerykańskiego podręcznika, przetłumaczyć zadania i można nie przeprowadzić żadnego badania z danego obszaru. Prowadzić te zajęcia z dużym skutkiem, zwłaszcza jeżeli to jest obszar nowy, który nie funkcjonował wcześniej w dydaktyce. I teraz, żeby to dobrze funkcjonowało, trzeba przejść do zbadania analizy między państwem i uczelnią, zastanowienia się, czy jak powinna ona być przebudowywana. Niewątpliwie i konstytucja, i filozofia edukacji, i myślę, że konsensus kulturowy w Polsce, no, zakłada, że państwo ma zapewnić powszechną dostępność szkolnictwa wyższego i wyrównywanie szans dla obywateli. No i jak wiemy dobrze, to nie jest możliwe. W związku z tym powstaje przedłużenie tego zobowiązania w stworzeniu norm formalno-prawnych, dlatego żeby to dostępność zwiększyć, żeby partycypowanie w kosztach mogli mieć również ci, którzy są uczeni. No dalej chodzi o stymulowanie rozwoju i myślę, że te działania, o których mówiła moja przedmówczyni, bardzo dobrze pokazują, na czym ta stymulacja polega, w kreowaniu pewnych schematów myślenia do dyskusji, kreowaniu funduszy. Zapewnienie warunków autonomii uczelni, to jest dobre pytanie, po co uczelni autonomia, inna niż mają korporacje, a może właśnie taka. Dalej ustalanie założeń polityki edukacyjnej oraz założenie współpracy z otoczeniem, instytucjami otoczeniami. To jest rola i zadania państwa. Można by spytać, czy dzisiaj to powinno być zweryfikowane jakoś. Normalnie weryfikuje to proces wyborczy. Jeżeli chodzi o uczelnie, to muszę przyznać, że z pewnym takim, jakby powiedzieć, sentymentem to czytam, bo moja codzienność nie wygląda tak, że ja z kolegami dyskutuję o dochodzeniu do prawdy i głoszeniu prawdy naukowej, o innym wykorzystaniu wiedzy niż poprzez punkty z listy filadelfijskiej i o jakichś takich sporach natury fundamentalnej dotyczącej poznania w obszarze zjawisk gospodarowania. Nie zmienia to faktu, że nigdy tych wartości żeśmy się nie wyparli. Uczelnie mają świadomość swojej nie najlepszej, jeśli tak można powiedzieć, sytuacji w sensie efektywności. I szukają powodów. Jest taka organizacja rektorów uniwersytetów europejskich, która wydała wiele, to jest jeden z takich pierwszych, gdzie było bardzo wyraźnie napisane o tym, że rola podtrzymywania demokracji, promowania innowacji praktycznie nie jest wypełniana. Jeżeli kiedyś wystarczyło mechanizmy, który wynalazek w garażu zrobiony czy gdzie indziej został podłapywany przez biznes i następnie jakoś się przetwarzał
coś, co na co dzień korzystamy, to tempo zmian, zresztą nie chciałem wchodzić w przyczyny, jest takie, że uczelnie nie są już dzisiaj tym liderem w procesie rozwoju społeczeństw. I oczywiście wina to te finanse, to są rektorzy, nic dziwnego, że nie domagali się pieniędzy. Powstało bardzo wiele propozycji, dalszych deklaracji, co trzeba zrobić. One idą w stronę, trochę w stronę korporacyjnej uczelni, czyli poddanej kontroli interesariuszy, studentów, tych, którzy fundują, przejrzystości dotyczących finansów i procesów decyzyjnych. A z drugiej strony środowisko uczelni domagają się takich uprawnień w sferze gospodarowania i zarządzania, które pozwolą, część z nich już żeśmy osiągnęli, w znacznie bardziej elastyczny i efektywny sposób operować tymi zasobami, które mamy. I tego typu reformy są trudne, ale możliwe. I gdzieś tam gwarancją, że one będą wykorzystane w zgodzie z misją systemu, jest autonomia, która jest oczywiście również ograniczana, szczególnie jest ograniczona przez nadmierne regulacyjne ustawodawstwo i myślę, że ten proces nadregulacji będzie zmieniony w ciągu paru lat, ponieważ istnieją silne środowiskowe działania, żeby zderegulować nasz system, żeby on był oparty nie o trzy poziomy: ustawa, rozporządzenie ministra, uchwała Senatu, ewentualnie czwarte zarządzenie rektora, tylko ustawa, nie ma niepotrzebnych rozporządzeń ministra, które regulują życie na uczelni, uchwały Senatu są i ewentualnie, jeśli są konieczne, regulacje wewnętrzne. No i teraz po takim wstępie, proszę Państwa, nie mamy czasu, by to zrobić, ale generalnie chciał, żeby to był jakiś plan pracy, ta tabela. No ale o kilku rzeczach powiem. Może najpierw ten UTW, na samym końcu ten wiersz, czyli, proszę Państwa, ci dojrzali. Jeżeli chodzi o przyjęcia, to w zasadzie nie ma reguł. Uniwersytetów trzeciego wieku jest kilkaset, one liczą nas 600, ale są i 30-osobowe. Powołały porozumienie, doprowadziły do utworzenia Komisji Polityki Senioralnej. Prowadzą nieprawdopodobnie aktywną i interesującą działalność. Niemniej, jeśli chodzi o proces kształcenia, to nie ma tam kogoś, kto ustanawia programy. One są odpowiedzią na popyt. Tam są zarówno ćwiczenia rekreacyjne, fizyczne, jak i uczenie komputera, jak i zajęcia odrobinkę bardziej merytoryczne. Są w zasadzie wolontariusze u mnie na uczelni, a działalność sieci jest wspierana to wyłącznie przez granty, które Uniwersytet Trzeciego Wieku potrafi zdobyć. Jeśli chodzi o wyjście, nie ma reguł, nie ma dokumentu, który by rektor podpisywał o ukończeniu takiego uniwersytetu. Jeśli chodzi o jakość tych zajęć, nie ma żadnego nadzoru. Takie są realia i to jest też problem przez zaprzeczenie tej grupy osób, która chce wyjść na to, żeby jakieś regulacje tu funkcjonowały, mimo że jak mówił moi przedmówcy, tu pani mówiła bardzo wyraźnie, chodzi o uczenie się, a nie nauczenie. Chodzi o to, żeby przedłużyć okres aktywnego funkcjonowania, trzymam 2 minuty, a nie o to, żeby zdobyć kompetencje do pracy na obrabiarce czy na komputerze osobistym. Jeśli chodzi o studentów, wszystko wygląda dobrze, to znaczy mamy regulacje ogólne i autonomię, która pozwala nam się bronić przed nadregulacją. Mamy bardzo dobrze wyregulowany proces z elementami elastyczności. To znaczy mamy autonomię w obszarze kształtowania programów, jednocześnie ta autonomia jest ograniczona przez ustawę w sposób w miarę rozsądny i dużym uczelniom pozostawia ogromną swobodę. Certyfikacja jest związana z rachunkiem kosztów punktów ECTS i możliwością konwersji na inne systemy w innych krajach. Nadzór sponsora, to znaczy tego, kto płaci, czyli w sferze dotacji, to jest nadzór ministerialny, w sferze naszych kontaktów z rynkiem, to są umowy indywidualne. A więc mamy tę przestrzeń bardzo bogatą, powstaje pytanie, co z tym dalej robić. No i teraz to jest to pytanie, na które na pewno na tym kongresie padnie bardzo wiele interesujących odpowiedzi, chociaż sądzę, że odpowiedzi cząstkowe. Pierwszym zadaniem, przed którym wydaje mi się dzisiaj stoi edukacja w Polsce,
to nie jest pytanie o to, jak wykonać polecenia Komisji Europejskiej, aby przenieść standard amerykański na grunt polski. To jest pytanie, jak to dostosować do gruntu polskiego, ponieważ w istocie to oznacza pytanie o to, jak przełożyć te bolońskie regulacje, czy te definicje edukacji na potrzeby w tym obszarze tej naszej agory, czyli młodzieży poniżej 19 i tej typowej akademickiej, pracowników i osób wyższych. I to jest problem subiektywny, ponieważ on jest kulturowo zależny i wymaga jednocześnie wyjścia ponad tę kulturę i ukształtowania tych potrzeb i umiejętności w obszarze wielokulturowym, w jakim będzie funkcjonowała ta grupa ludzi, bo świat się zrobił wielokulturowy. Na to trzeba odpowiedzieć, nie ma rady i próby takiej odpowiedzi na ostatnim takim schemacie, który pokazała, już nie było czasu go pokazać, tu strzałek i omówić. W moim odczuciu on musi powstawać troszkę inaczej, ale najpierw jeszcze podam dwa inne pytania, które nam pomogą ten krok zrobić z sensem, a nie na głowie. Jest pytanie, czy to jest w ogóle potrzebne. Czy edukacja może istnieć bez kontroli jakości kształcenia? Czy ona musi odwzorowywać to, co się dzieje w szkole podstawowej albo na wyższej uczelni? Czy ona może istnieć bez nadzoru sponsora, albo być takim miksem, gdzie tylko się certyfikuje niektóre kompetencje z życia, ale to życie uczy? To jest naprawdę otwarte pytanie. Ten człowiek z komputerem, taki trochę wam, trochę, a trochę wykształcony, bo umie to obsłużyć, jest takim dobrym, symbolicznym wyrażeniem tego pytania. Drugie pytanie. Czy Coursera, Państwo wiedzą na pewno, co to jest. Certyfikacja MOOC, bo te dostarczane przez elektroniczne środki telekomunikacyjne, systemy edukacyjne mogą dawać certyfikację kursów pojedynczych wykładów, a mogą dawać dyplomy, a mogą nic nie dawać, tylko pozwalać się nauczyć. I teraz jest takie pytanie, czy to jest kształcenie pełnowymiarowe z punktu widzenia misji państwa? I wydaje mi się, że my próbujemy robić takie rozwiązania elektroniczne. Wszystkie uczelnie mają e-learningowe formy kształcenia. Natomiast jest pytanie, czy to jest kształcenie pełnowymiarowe i jak zbudować, bo większość odpowiada tych, co się znają, że rozwiązaniem jest blended learning, czyli takie mieszane łączenie form elektronicznych i takie z bezpośrednim kontaktem. No ja bym nie chciał do Państwa mówić przez Skype. To jest ogromna przyjemność, że tutaj mogę obserwować Państwa reakcję. No i wreszcie, czy jednak, jeżeli to Coursera i MOOC mają bardzo poważne przesłanki z punktu widzenia korzyści finansowych, komercyjnych. Jeżeli te rozwiązania okażą się rzeczywiście opłacalne tak bardzo, że one zdominują scenę edukacyjną. Czy to nie będzie tak, że inaczej niż w Coursera się nie da nauczyć, to nie będzie nas to stać, bo to się stanie dobre. Dziękuję.